Cześć. Większość osób zauważyła, że od początku roku nie noszę hybrydy i w związku z tym zaczęły pojawiać się pytania. Te pytania jakoś tak się składa, że cyklicznie wracają, zwłaszcza na moim Instagramie. Czy coś się stało? Czy wrócę do robienia hybrydy? Skąd pomysł na naturalne paznokcie? Co stosuję? Co stosowałam? Co używam teraz? Jakie lakiery? I tak dalej. W ogóle tych pytań jest cała masa. Dlatego też stwierdziłam, że podzielę się z Wami moją historią i opowiem dokładnie, co się stało, dlaczego, co i jak, no i jakie mam plany na przyszłość. Dobra, zacznijmy może od takiego początku. Szczerze Wam powiem, że ja do końca nie pamiętam, kiedy to się zaczęło, ale to było naprawdę bardzo, bardzo dawno. Naprawdę bardzo dawno, bo tak sobie teraz myślę, chyba nawet ponad 20 lat, kiedy zaczęłam robić paznokcie. Robić, czyli w sensie je stylizować. Zaczęłam wtedy kombinować z paznokciami żelowymi, paznokciami akrylowymi. No, kombinacji było bardzo dużo. Z czasem okazało się, że jednak te paznokcie żelowe, manikiur żelowy to tak nie do końca mi pasował, bo ciągle coś odchodziło, ciągle coś odpryskiwało. Postawiłam na paznokcie akrylowe. To się wiązało również z tym, że moje paznokcie naturalnie mają małą płytkę i też kiedy są dłuższe, zawijają się do środka. Stylizowanie paznokci w ten sposób, czyli wykonywanie paznokci akrylowych, pomagało mi w utrzymaniu ich w takiej ładnej formie, czyli one miały ładny kształt i przede wszystkim nie wywijały się do środka. I bardzo, bardzo długo nosiłam takie paznokcie. Później okazało się, że wyszły hybrydy. Wyszły lakiery hybrydowe, ale same lakiery hybrydowe nie dawały mi takiego efektu, na którym mi zależało, więc łączyłam z taką delikatną warstwą akrylu, na to nakładałam właśnie lakiery hybrydowe. Opowiadałam tutaj przez wiele lat, kiedy prowadzę mój kanał i nie tylko, również na moim blogu, jak to wyglądało, jak robię paznokcie. Niejednokrotnie pokazywałam, jak je wykonuję. Ale przyszedł taki moment, że stwierdziłam, dobra, to już chyba koniec na te paznokcie akrylowe. Pojawiły się teraz takie fajne możliwości, jeżeli chodzi o lakiery hybrydowe nie tylko, a przede wszystkim bardzo fajne bazy. Bazy, które są nieco gęstsze niż lakier, więc one też fajnie trzymały. Co prawda trzeba się tą bazą trochę nauczyć pracować, ale ja też miałam różne kursy, zawsze sobie robiłam, te paznokcie gdzieś tam mnie interesowały i tak dalej. Oczywiście nie pracowałam w tym zawodzie, żeby to też było jasne. I zaczęłam robić właśnie paznokcie hybrydowe, ale tutaj też zaznaczę, że nie robiłam ich tylko i wyłącznie sama w domu, bo trochę kombinowałam, czyli chodziłam do salonu na paznokcie i trochę je robiłam w domu. Też między innymi z tego względu, że moje paznokcie bardzo szybko rosną, więc ten odrost był tak mniej więcej już po 2 tygodniach niesamowicie widoczny. Więc tak jak mówię, troszkę było takiego robienia w domu, trochę było robienia w salonie. I przez pewien czas super to wychodziło, bo korzystałam tylko i wyłącznie z bazy proteinowej, którą też wielokrotnie tutaj pokazywałam i bardzo dobrze się ta baza u mnie sprawdzała. Paznokcie zawsze wyglądały ładnie, ale ja te paznokcie poprawiałam tak mniej więcej, no właśnie, co 2, czasami co 3 tygodnie. Rzadko zdarzało mi się przeciągnąć do 4 tygodni, bo wyglądało to już po prostu źle. I ostatni raz, kiedy przyszedł taki moment, że czas ściągnąć tę bazę i nałożyć nową, zrobić od nowa paznokcie, był w momencie, kiedy wróciłam z Włoch. Z wyjazdu na Boże Narodzenie, na święta z Włoch. Jakie było moje zdziwienie, kiedy ściągnęłam hybrydę i zobaczyłam coś, czego po prostu, w co nie byłam w stanie uwierzyć. Na moich paznokciach zrobiła się onycholiza. O onycholizie jest już kilka filmów na moim kanale, gdzie wypowiada się przede wszystkim Alicja Podolog, która jest specjalistką od paznokci, zwłaszcza paznokci u stóp i pielęgnacji stóp. I Alicja już wtedy wprowadziła mnie trochę w ten temat, że no jest taka choroba paznokci, ona potrafi być bardzo groźną chorobą, jak ona wygląda. Widziałam niejednokrotnie zdjęcia, które pokazywała mi Alicja, zdjęcia, które robiła u swoich klientów, więc wiedziałam, czego mogę się spodziewać. I kiedy zdjęłam właśnie hybrydę, byłam po prostu w jednym wielkim szoku, słuchajcie. Naprawdę w jednym wielkim szoku.
Nie da się tego opisać, bo to nie był jeden paznokieć. To nie były dwa, to były wszystkie. Wszystkie, uwierzcie mi, wszystkie paznokcie. Po prostu zrobiła się onecholiza. I to taka onecholiza, że momentami dochodziło do połowy płytki. Co to jest onecholiza tak szybko? Jest to po prostu odejście płytki paznokcia od łożyska paznokcia. Tam dostaje się powietrze, ale mogą też dostawać się różne zanieczyszczenia, zarazki i tak dalej. Przez co też jest bardzo ułatwiony rozwój dla bakterii, a co za tym idzie, może się tworzyć grzybica paznokci. Więc bardzo, ale to bardzo trzeba na to uważać. I zazwyczaj co się robi w takiej sytuacji, kiedy pojawia się onecholiza? Najczęściej wycina się po prostu ten fragment paznokcia, który odszedł od łożyska. Robi się to między innymi również dlatego, że w ten sposób niwelujemy tak jakby możliwość właśnie tej grzybicy, wystąpienia tej grzybicy. Bo po prostu wycinamy to miejsce, więc tam nic nie będzie się zbierać. No i musimy przez jakiś tam okres dbać o tego paznokcia, żeby on ładnie nam odrósł. Ja nawet nie wiem, co ja mam wam powiedzieć. Słuchajcie, przez tyle lat wykonywałam paznokcie, żelowe i akrylowe, zwłaszcza akrylowe. Nigdy w życiu coś takiego mi się nie zdarzyło. Nigdy w życiu. U mnie w rodzinie nie ma nikogo, kto miałby przypadłość do onecholizy. Nie mam żadnych chorób, które mogłyby być przyczyną wystąpienia onecholizy. Paznokcie wykonywane były zawsze w bardzo dobry sposób. Nawet bym powiedziała profesjonalny. Dbałość o te paznokcie, te przerwy pomiędzy wystąpieniem jednym i drugim, różnego rodzaju odżywki, dobre preparaty. No wszystko można by było powiedzieć, było zachowane tak na cacy. Co się stało, że te paznokcie zaczęły mi odchodzić? Ja do dzisiaj tego nie wiem. Podejrzewam kilka przyczyn, które mogły sprawić, że tak się stało, ale to są tylko i wyłącznie podejrzenia. Natomiast uwierzcie mi, mówi się tyle, że jednak ta hybryda jest lepsza od tych żeli, od tych akryli i tak dalej. Nieprawda. Mówi się o tym, że paznokcie wykonywane tylko i wyłącznie powinny być u specjalisty, a nie w domowych warunkach. Nieprawda. Mówi się o tym, że powinny być one wykonywane przy pomocy profesjonalnych, tylko i wyłącznie profesjonalnych preparatów najwyższej jakości i tak dalej. No nieprawda. Słuchajcie, ta onecholiza może się zrobić tak naprawdę wszędzie. I dodam jeszcze coś. Kiedy zaczęłam o tym rozmawiać z wami na Instagramie i mówić wam, co się stało, że u mnie się ta onecholiza pojawiła, nie uwierzycie, ale dostałam tyle wiadomości prywatnych, gdzie dziewczyny podzieliły się swoimi historiami, że to jest szok. Już nie mówiąc o tym, że potrafią chodzić z takimi paznokciami, na to wykonywać u profesjonalistów hybrydę, albo nie daj Boże coś jeszcze, że nie ma takiej świadomości w tym temacie, o co chodzi tak naprawdę z tą onecholizą, to jest po prostu straszne. No i teraz najlepsze w tym wszystkim jest to, to jest taka wisienka na torcie, którą chciałabym powiedzieć, bo oczywiście ja jako specjalista, czyli kosmetolog, też mniej więcej wiem, jak w takich różnych sytuacjach, kiedy pojawiają się różne kontrowersyjne treści, reagują eksperci. I nieraz zdarzyło się, że na Instagramie pod którymś z filmem z Alicją, gdzie wypowiada się Alicja jako ekspert na temat paznokci, potoczyła się jakaś dyskusja o tym, że paznokcie to się powinno robić tak albo i tak, że takich treści nie wolno przekazywać. To samo zresztą pojawiło się u mnie na TikToku. A zazwyczaj są to głosy właśnie profesjonalistów, którzy twierdzą, że takich rzeczy się już nie robi, że to są mity i tak dalej. Słuchajcie, bla bla bla, tak to podsumuję. Może ten film będzie dzisiaj kontrowersyjny i pewnie część osób się na mnie na to obrazi. Ale to jest takie po prostu gadanie. Bo okazuje się, że nie wszyscy są idealnymi profesjonalistami i nie wszyscy wiedzą, co to jest onecholiza i nie wszyscy wiedzą, jak się w takiej sytuacji zachować. A wiadomości, które dostałam od
przypadkowych dziewczyn, które obserwują mnie na Instagramie, potwierdziły tylko to, że specjalista specjaliście nierówny, preparaty też nierówne, zabiegi też nierówne i niestety nie można wszystkich wrzucać do jednego worka i nie można w każdej sytuacji mówić tego samego. Sytuacje mogą być naprawdę bardzo różne, przyczyn powstawania onycholizy jest naprawdę bardzo wiele, nawet takie, o których sobie nie śnimy, o których ostatnio też czytałam gdzieś tam w jakichś opracowaniach medycznych. To się może stać i przytrafić każdemu i musicie mieć na to poprawkę, że nawet jeżeli będziecie chodzić do specjalisty najlepszego w mieście, gdzie tam mieszkacie i tak dalej, wydawać na to kupę pieniędzy, robić regularnie, o wszystko dbać i pamiętać, was też, wybaczcie, że to powiem, ale też może dosięgnąć właśnie onycholiza. I tak się stało w moim przypadku, co jest, no ja do tej pory nie mogę w to uwierzyć. Jak to jest możliwe, że właśnie mi się to przytrafiło, gdzie ja o tym mówię głośno i nawet, słuchajcie, jest, nagrałyśmy z Alicją jeden taki filmik. To już było w momencie, kiedy już paznokcie zaczęły mi tam pomału odrastać. Jeszcze go nie opublikowałam, ale właśnie coś takiego, że to było zanim w ogóle zaczęłam te treści tutaj poruszać na moim kanale, na moim Instagramie, gdzie taki, wiecie, śmieszny gag, że ja tu przychodzę do stylistki paznokci, a ona reaguje w ten sposób: pani kochana, ale tutaj jest przecież onycholiza. Ja mówię, no i co, no to proszę mi zrobić na to hybrydę. I najlepsze w tym wszystkim jest właśnie to, że my to nagrałyśmy, jeszcze tego nie opublikowałyśmy, a ja już dostawałam od was takie wiadomości, że wy macie takie sytuacje. I to niekoniecznie jest tak, że to wy przychodzicie nieświadomi do takiej stylistki paznokci i pokazujecie jej i mówicie, no co można tutaj w takiej sytuacji zrobić, a ona proponuje hybrydę, więc w ogóle to jest cała sytuacja na odwrót, żeby to zakryć, żeby to ładnie wyglądało. No jakiś koszmar. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Więc na początku roku ściągnęłam hybrydę, okazało się, że mam onycholizę na wszystkich paznokciach. Co mogłam w takiej sytuacji zrobić? Pierwsze co zrobiłam, skontaktowałam się z Alicją, do której mam absolutne zaufanie, żeby powiedziała mi, co ja mam robić. Oczywiście przegadałyśmy całą sprawę, skąd to się wzięło, skąd to się mogło wziąć i tak dalej, zrobić. No i Alicja mówi, no słuchaj, powinnyśmy to wyciąć. No ale teraz tak, jak ja, osoba pracująca w mediach społecznościowych, osoba, która gdzieś pokazująca przy różnych produktach swoje dłonie, mogę wyciąć do połowy paznokcie. Wyciąć je po prostu do połowy. No nie uwierzycie mi, do połowy. Wszystkie. Przecież to jest nierealne. No i wtedy Alicja mi zaproponowała, mówi, słuchaj, dobra, to tak, musimy troszkę te paznokcie skrócić. Co się jeszcze okazało, już w ogóle, nie dość, że miałam właśnie tą onycholizę, to jeszcze miałam przerost łożyska. Więc to łożysko było takie, no, nabrzmiałe, dosyć mocno widoczne. W takich sytuacjach bardzo często też kończy się to zabiegiem chirurgicznym, gdzie wycina się ten nadmiar łożyska. Tak wiem, to w ogóle brzmi strasznie i to jest, słuchajcie, straszne. Ale ja powiedziałam, nie. Musimy znaleźć inny sposób, żeby to zrobić, nawet jeżeli to będzie trwało dłużej. I teraz, na początku tego roku większość z was widziała, że nosiłam paznokcie pomalowane na czerwono. To były takie momenty, kiedy musiałam nagrywać filmy lub pojawiać się w mediach społecznościowych, gdzie nie mogłam wam pokazać, jak wyglądają moje paznokcie, uwierzcie mi. Nie mogłam wam tego pokazać, więc jedyną opcją było ich w tym momencie pomalowanie na czerwono, a po publikacjach zmycie. Ja wiem, że lakier do paznokci też źle na płytkę paznokcia wpływa, ale to było jedyne rozwiązanie. Lakier i zmywacz do paznokci. Alicja zaproponowała mi kilka preparatów, które musiałam stosować w tym czasie. I to były preparaty, które wy teraz tutaj widzicie, ale oczywiście w opisie będziecie mieć do nich linki. Więc jeśli jesteście w takiej sytuacji, to później wam powiem co i jak. Także były to te preparaty. No i to było tak. Systematyczność. Naprawdę. Codziennie wcieranie wcierki w paznokcie, masowanie wałów okołopaznokciowych, smarowanie preparatem przeciwgrzybiczym od środka na to nadprzyrośnięte łożysko, żeby je złuszczać. Do tego jeszcze ten preparat, który tam, żeby mi się nie zrobiła grzybica.
Do tego jeszcze wzmacnianie płytki paznokcia i suplementacja od środka. I generalnie mówi się o tym, że ta onycholiza to tak powinna trwać mniej więcej około 6 do 8 tygodni. U mnie ten proces skończył się w kwietniu, więc trwało to od stycznia do kwietnia, ale tak jak mówię, bez wycinania płytki paznokcia. Więc ten proces też się przedłużał. W ogóle paznokcie były tak miękkie, że nawet bardziej miękkie niż kartka papieru. Podejrzewamy z Alicą, że to też mogło być przyczyną tego, że po prostu ta płytka paznokcia była tak w pewnym momencie miękka, że ona samodzielnie po prostu od tego łożyska odeszła, nie była w stanie się trzymać. Ale powodów jeszcze tego mamy tam kilka, więc to może być jedna z przyczyn tego, co się tak naprawdę wydarzyło. No w każdym razie cała ta kuracja, którą zaproponowała mi Alicja, plus ta suplementacja, którą ja przyjmowałam, i plus to, że ja sobie wmówiłam, że ja uratuję te paznokcie bez ich wycinania i bez usuwania chirurgicznego tego łożyska, które mi narosło, ta systematyczność i dbałość codziennie, kilka razy dziennie o te paznokcie sprawiło, że dziś moje paznokcie wyglądają w bardzo dobrym stanie. One są w tej chwili niesamowicie twarde, są króciutkie, ponieważ już Wam wcześniej powiedziałam, ja nie mogę paznokci moich naturalnych zapuścić z tego względu, że one będą się do środka wywijało, więc są one króciutkie. I teraz, czy planuję w najbliższym czasie zrobić hybrydę? Nie. Czy planuję zrobić w najbliższym czasie jakiekolwiek inne stylizacje paznokci? Nie. W tym momencie jestem zdecydowana na to, by nosić naturalne paznokcie w takim naturalnym moim odcieniu, bardzo mocno krótko przycięte. Nie przeszkadza mi to absolutnie, natomiast w najbliższych miesiącach mam zamiar o nie intensywnie dbać. Nie planuję również malowania ich na jakiekolwiek kolory, bo to też pytacie, czy postawię na jakieś lakiery do paznokci. Jeśli chodzi o paznokcie to i lakiery, to tylko u stóp, u dłoni nie. Ja w ogóle w ostatnich latach bardzo zakochałam się w takim delikatnym, naturalnym manicure i też z tego względu nosiłam taką delikatną, różową, mleczną bazę hybrydową, bazę proteinową i bardzo mi się to podobało i non stop praktycznie robiłam takie paznokcie, więc dzisiaj na pewno zostanę przy swoich naturalnych. Natomiast moja rada dla Was, jeśli lubicie mieć ładne, zadbane paznokcie, to przede wszystkim o nie dbajcie. Jeśli chcecie nosić paznokcie akrylowe, żelowe, hybrydowe, to pamiętajcie o tych zasadach, o których zazwyczaj się mówi, czyli o tym, żeby mimo wszystko robić takie zabiegi u dobrego specjalisty. Jeśli wykonujecie w domu, to nie róbcie tego jakimiś preparatami kupionymi gdzieś na Allegro, korzystanie z lampy nie wiadomo jakiej gdzieś tam kupionej na AliExpress, jakichś chińskich stronach, tylko postawcie naprawdę na dobre produkty. Jeśli macie taką możliwość, to idźcie na jakiś kurs, żeby się wyszkolić jeszcze, zdobyć wiedzę w tym kierunku. Jeśli macie więcej gotówki, korzystajcie oczywiście z profesjonalisty. Róbcie przerwy, o których tak się mówi. W tych przerwach dbajcie o paznokcie, przyjmujcie odpowiednią suplementację. Ja nie powiem Wam, bo dzisiaj w to nie wierzę sama, że robiąc wszystkie te kroki unikniecie onycholizy. Bo tak nie jest, ale na pewno wykonując te kroki przyczynicie się do tego, że zmniejszycie to ryzyko, żeby ta onycholiza wystąpiła. Miejcie to oczywiście na uwadze. Natomiast nie dam Wam takiego, wiecie, haka, life haka, jak to się mówi, na to, żeby uchronić się przed onycholizą, bo sama dzisiaj wiem o tym, że takiego nie ma. Natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie teraz rozumieć, co i jak, skąd tutaj się wzięło i dlaczego te moje paznokcie tak wyglądają i dlaczego w najbliższych miesiącach też będą tak wyglądać. Natomiast jedyna ważna sprawa, o której chciałam powiedzieć. Nigdy nic nie róbcie na własną rękę. Jeśli okaże się, że coś z tymi Waszymi paznokciami się dzieje i Wy to dostrzegacie u siebie, że coś jest nie tak, że gdzieś ten paznokieć jest nierówny, zmienił kolor, coś się dzieje, ta płytka wygląda źle, od razu udajcie się do specjalisty.
do osoby, która na paznokciach się zna. To jest najważniejsze. Na chorobach tych paznokci i wdroży Wam odpowiednie leczenie. Bo to, że ja przez ten okres dbania o moje paznokcie i wyjścia z tej onecholizy dostałam propozycję takich konkretnych preparatów od Alicji, wcale nie oznacza, że u Was też one dobrze się sprawdzą. Możecie spróbować, możecie sobie spisać te preparaty i podczas wizyty u specjalisty zapytać, czy w Waszej sytuacji te preparaty się akurat sprawdzą, czy Wy możecie z nich korzystać, ale jeśli widzicie, że coś na tych paznokciach się dzieje, absolutnie nie zakrywajcie tego kolejną hybrydą, kolejną stylizacją. Nie czekajcie miesiącami, aż paznokieć Wam odrośnie sam, bo jeśli o niego nie zadbacie w odpowiedni sposób, to się nigdy nie skończy. I mam też takie przykłady od Was w potwierdzeniu w różnych wiadomościach, że chodzicie z onecholizą nawet rok. I nic się nie dzieje i Wy nie wiecie, co robić. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że chodzicie do Waszej stylistki paznokci, która Wam jeszcze na to nakłada kolejne warstwy. I cały czas ten problem istnieje. Problem trzeba wyleczyć. Trzeba się pozbyć onecholizy. A dopiero kiedy paznokcie będą zdrowe, w pełni zdrowe, takie jak były przed różnymi stylizacjami, dopiero wtedy można wdrożyć kolejne stylizacje. Zadbajcie o te Wasze paznokcie. Bo no, piękne dłonie są taką naszą wizytówką, zwłaszcza nas kobiet. Ale piękne dłonie też mogą wyglądać ładnie z naturalnym, zadbanym paznokciem. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko stylizacjom, a nawet jestem za, bo one też mogą pięknie wyglądać na paznokciach. I są różne przyczyny, dlaczego Wy się decydujecie na zrobienie takich paznokci. Natomiast źle wyglądają paznokcie chore. I źle wyglądają paznokcie, które dosięgnęła onecholiza. Trzeba być cierpliwym i trzeba ten okres przetrwać. Ale jest możliwość, żeby te paznokcie wróciły do poprzedniego stanu. Także specjalista, odpowiednie leczenie, Wasza cierpliwość, Wasza systematyczność, odpowiednie działanie. To wszystko będzie wpływało na to, że będziecie w stanie się pozbyć właśnie tej onecholizy. Także teraz już znacie moją historię. Wiecie co i jak. Przypominam oczywiście o tych linkach. Zostawiam także namiar do Alicji, którą Wy już tutaj doskonale znacie z mojego kanału, ale jeśli będziecie potrzebować jej pomocy, to oczywiście piszcie do niej, kontaktujcie się z nią, bo to jest naprawdę dobry specjalista i można jej zaufać. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!